Witajcie, witajcie, ja jestem Boomerski, a to jest dalszy ciąg przygód w grze Call of the Lamb. W ostatnim odcinku, bardzo niefortunnie, ale udało nam się umrzeć. No nie wiem, mam nadzieję, że save tutaj niczego nie zawalił, bo z tego co pamiętam, na koniec miałem czterech tych followersów tutaj. I jest czterech, więc chyba jest okej. Dobra, zobaczmy, czy upgrade'y są. To nie jest odblokowane, zdaje się. To mamy chyba odblokowane i to, tak? Dobra, zobaczmy, czy możemy farmę w takim razie zbudować. No, jest wszystko, dobra. No to okej. No to teraz farma. Koszt 2, 5 trawy, 2. A, widzicie, czyli jednak trawa się przydaje, czyli warto było te trawy zbierać. Dobra, jeszcze zobaczmy, jak wygląda stan naszych surowców. Wygląda 30 trawy, mało. Dwie kubki. Okej, waluta. No dobra, to może dzisiaj troszeczkę bardziej w osadzie się pobawimy. W takim razie lecimy od razu z budowaniem farmy. Tylko teraz, gdzie tą farmę postawić? Aha, to takie coś jest, taka malutka. Ja myślałem, że to będzie cały taki kwadrat, a tu wychodzi na to, że... Dobra, zróbmy tę farmę tutaj w takim razie, może co? Może tutaj postawmy, albo bliżej tutaj będziemy szli do góry, o, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, bo czterech osadników, no to może cztery na razie, bo nie wiem tak za bardzo, ile tego będzie potrzeba później. Czy starczy nam jeszcze na te śpiwory? 10 złota. Wow! Ile tego jest? Okej. To starczy nam na dwa śpiwory. Dobra, rozejrzyjmy się, czy tu nie można czegoś pozbierać. Czy coś nie zostawili, jakiś niespodzianek, koledzy, towarzystwo moje miłe, kochane? Oczywiście, że zostawili. Kupeczka jest. Tak. Okej. Coś tu jeszcze mamy. No dobra. Okej, jeszcze jeden i będę mógł coś ulepszyć. Dobra, z wiarą to wygląda cienko. Czy ja mogę zrobić tutaj mszę? Sprawić? Okej, nie mogę. No cóż, to wówczas dobrze by było teraz nie umrzeć. Kości muszę pozbierać. Dobra. Czy mogę tutaj pozbierać coś? O, okej. A to co to było? Aha, dół na ciała, jakby ktoś umarł. No dobra. A możemy coś innego ulepszyć, ciekawszego? O, farma. Zdecydowanie wolę farmę. Na razie nikt się nie wybiera na drugi świat, więc może to tędy droga. Patrzcie, jakie ulepszenia. Kult poziomu drugiego. Elegancko. Dobra. Może coś im gotujemy w takim razie. Co to się stało? Ale niedobrze się dzieje. Łóżka. Przy farmie, blisko do pracy będą mieli, proszę bardzo. Dwa łóżka. Okej. Aha, to teraz już śpią, no to już za późno. No dobra, nauczę się, tak? a gdzie jest ten czwarty? Umarł? Halo? Tu jest trzech. Co z tym czwartym? Poszedł do łóżka spać, czy umarł? Tu coś jest poświetlone. Aha, tu coś siedzi. Dobra. Okej. Ile nas farma będzie kosztować? 20 złota i 20 drewna. No te surowce tutaj, powiem wam szczerze.
Dobra, to od razu przygotujmy coś do jedzenia dla nich. Tak, żeby jak wstaną, to żeby mogli sobie zjeść. I przy okazji jeszcze tutaj gdzieś były jagódki chyba. O. Dobra, zbieramy. Ile z tego możemy zrobić? Zero. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś mamy jagódki, w razie czego? Nie. No cóż, wygląda na to, że nie najlepiej zarządzam tym obozem. Na chwilę obecną wszystko na to wskazuje. No co my możemy na teraz zrobić? No jest noc, więc no cóż, mamy mało surowców, mało kasy. O, dobra, dobra, od razu. To oni tak krótko śpią? Oho, króciutko. Dobra, no to w takim razie od razu lecimy z mszą. A rytuały możemy odprawić. Dobra, msza na razie. Nie wiem, co to. Nie ma wyjaśnienia. O. Okej. Okay. Już dostałem, odblokowałem. Okej. Okay. A to jeszcze jest? Okej, okay. Dobra, może to. Chociaż nie. Wybaczcie. Jednak to. Jak będzie trudny boss, to może go zatrujemy, to ja chociaż jakieś pasywne obrażenia może dostaje. Dostanie. Okej. Okay. Wzmacniamy wiarę. Elegancko. Co to jeszcze? Rytuał możemy jakiś odprawić chyba, tak? No, no to trzeba kości. Dobra, to potem się zajmiemy tym. Wiecie, czy to z tą koroną, co tutaj jest? No nie, nie wiem. Może kiedyś się dowiem, co to jest. Dobra. No to chyba wyruszamy na... O, widzę, że towarzystwo już się tu obsłużyło jedzeniem. Który to mnie tak woła? Ten? Co ty chcesz? No ja wiem, pracuję nad tym, żebyś miał gdzie spać. Idę od nich, bo mnie denerwują. Muszę się wyżyć w krzakach. Co to jest? O, to to było z tym specjalny miecz. Dobra. Trawę zbieramy, przyda się. Także te porady odnośnie niszczenia absolutnie wszystkiego miały sens. Więc, a czekajcie, jeszcze sobie tylko sprawdzę. Jak tutaj jest ze sterowaniem? Czy ja mogę w każdej chwili wrócić do obozu? A, widzicie, L2 mogę wrócić chyba w każdej chwili do obozu. Dobra, czyli nie muszę od razu z bossem walczyć, wygląda na to. U, a co jest? Zamknięta droga? Tutaj też zamknięta droga, to co, to też muszę wziąć? O, rany. No dobrze. To pasywne fajne jest. Kości, 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 kości. Kasa, kosi, kasa z kawałka była. Ma coś sobie ta gra, muszę przyznać.
Teraz nie wiem, czy dalej mam tę specjalną umiejętność tą strzałą. Szkoda mi to wykorzystywać tak po prostu. Tu możemy przejść? Możemy, dobra. No słuchajcie, ta wyprawa musi być wyprawą jedyną, słuszną i najlepszą z racji tego, że nasz obóz no pęka w szwach, nie? Słuchajcie, no jest ciężko. Więc musimy się tutaj naprawdę... jakieś pająki. Aha, dobra, one mi nie robią krzywdy. W porządku. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda teraz z surowcami. 18, 40, no wygląda to w miarę. W miarę. Tych kości musimy dużo, dużo więcej jeszcze pozbierać. O, to co? Jakieś bonusy. Jest, kasa! Kasa, kasa! Słuchajcie, ile hajsu. A czekajcie, czy ja mogę stąd wrócić? Jeszcze tam było takie przejście do góry. Tu gdzieś. Były dwie ścieżki, z tego co pamiętam. O, widzicie? Tu. Aha, to dobra, już wiem. Na górze jak się świecą te takie księżyce czy coś, to możemy sobie do tego koleżki jego mościa fajnego przyjść. To zadaje dodatkowe obrażenia od trucizny wrogom, którzy są, nie wiem, porażeni czy jacyś tam zestunowani. No ale nie wiem na dobrą sprawę jeszcze, co ich zatrzymuje w miejscu, więc serce. Dobra, przynajmniej nie będziemy lamić z bossem, wiecie jak jest. Znaczy, będziemy lamić. To jest nieuniknione, no słuchajcie. Widzieliście, jak to wyglądało za pierwszym razem. To jest za drugim, bo pierwszy jakoś poszedł. Dobra, co my tu mamy? Ciekawe, co to oznaczenie może symbolizować. No tu mamy kolejnego followersa do odnalezienia, ale ja wam powiem szczerze, ja nie chcę tej osady tak za szybko rozwijać, no bo widzicie, jaki jest problem z surowcami i ze wszystkim, z infrastrukturą, więc chyba może tu pójdziemy. Jedzonko, tu serce, Albo jakbyśmy tędy poszli i tam jakaś broń jest, coś tam ciekawego, bo można iść potem w prawo. Dobra, idźmy tędy, zobaczmy. O. Co to jest za post? Jaki kotek śmieszny. Commandment Stone Fragment. O, już wybrałem. No trudno. Aha, okej. Okay. Ja mu tutaj niszczę, jeszcze zdobywam rzeczy. Mam nadzieję, że nie będziesz zły, że ci niszczę obóz. Ale to mogę kupić. Nie chcę za 30, za drogie. Za drogo, człowieku. Znaczy kocie. Nic ci tu nie zostanie. No taki ze mnie chuligan. No taki chuligan. Słuchajcie. O, mogę ukraść ten oddanie. Dobrze. Dobrze, dobrze. Powiedzcie mi teraz, jak to wygląda z surowcami. No, zaczyna, ale kości mamy dalej mało. No faktycznie, no, mało przeciwników mieliśmy po drodze. No, no taki to se wypluwa jeden, to se można z nim walczyć, słuchajcie. Tamten boss mi kurczę naparzał po całym okręgu tymi. Dobra, żeby mi kości nie zniknęły. Cienko z tymi kośćmi, powiem wam, jak nam spada jedna kość z przeciwnika. Nie, toporu nie chcę, ja toporem nie lubię walczyć i nie będę walczyć. Na razie przynajmniej. Może kiedyś się przeproszę. O, co to? Okej. Okay. Okay. Plus 1, 2. Tu topór. Czekajcie, ja sobie zobaczę. To 1, 2. Aha.
Ale właśnie, czy to znaczy, że to również ma... Aha, to jest 1-3, okej. Okay. Nie, no to bierzemy, chyba że... Chyba, żeby to jednak olać, no bo ja dodatkowo zadaję tutaj obrażenia przecież pasywne truciznami. Dobra, to olejmy ten miecz. To olejmy ten miecz, bo ja mam jakiś specjalny. Ja mam jakiś specjalny. Także tak. Co mu to jeszcze mogę zniszczyć? Ale to akurat nic z tego nie wynika, że ja to niszczę. No dobrze. Szedłem chyba z góry, prawda? Czy z dołu? Z dołu przyjdę. Dobra. Okej. Okay. Przeciwnicy jacyś? O! Tu będzie trochę kości. Chyba oberwałem, zdaje się. O, jeszcze tu jakieś ten, kwasy z nich. Ło. No dobra. A mocno oberwałem, bo chyba straciłem całe żyćko, bo tam miałem dwie połówki takie dodatkowe. Dobra. Okazuje się, że gra na trybie normalnym trudności staje się być dla mnie za trudna. To nie szkodzi, ja lubię wyzwania, jest zabawniej, ciekawiej. Tu muszę bardzo ostrożnie, żeby naprawdę nie wpaść w te ich kwasy. Bo narobimy... Dobra, nie, daruję sobie tego suchara. Ło, ale mi teraz... Dobra. Pasywki ich zabiły. Narobili tutaj kaki sporo. Okej. Okay. Aha, snopek siana odblokowaliśmy. Miło. Nie wiem, do czego on będzie służyć, ale miło, że jest. Patrzcie, ile mamy teraz nawozu. Where bones? Gdzie są kości? Jeszcze potrzebujemy 6 kości. A nagrodę musimy od Hujulubry odebrać. O, może nam tak nagrody dać po prostu. Dobra, od pasywki umrze chyba. Proszę bardzo, elegancko. Dobra. Tylko czy z nich wypadają kości? Wypadają, dobra. No, szczerze, trochę się boję na tego bossa iść, bo jak umrzemy, no to już będzie katastrofa, a nie wiem, czy tutaj przypadkiem już nie będzie boss. Czekajcie, bo ja sobie muszę popatrzeć na minimapę na górze. O, widzicie, tam już jest prawdopodobnie chyba ostatnie. O, dobra, następny to już będzie boss, więc chyba sobie darujemy. Jeszcze rytuału kości nie odprawimy. Więc zobaczymy, czy mogę teraz wrócić do obozu. L2? L2, L2? Nie, nie mogę wrócić do obozu. Nie. To muszę teraz zrobić absolutnie wszystko, żeby nie umrzeć. No, czekajcie. Dobra, taką mam teraz pasywkę. Znaczy tam super umiejętność. No to kaszana trochę. Powiem wam... No nie, naprawdę nie mogę wrócić. Czekajcie, jeszcze raz sprawdzę, czy na pewno dobrze spojrzałem. Powróć do kultu. No, L2 powinno być. Niestety nie mogę, gdzie sobie tylko zażyczę. Muszę od razu. No to trochę to jest bez sensu według mnie. Nie wiem, ja spróbuję jeszcze o tym później poczytać. Teraz przede wszystkim najważniejsze jest nie umrzeć. A zobaczmy, czy ja mogę na przykład wrócić tu. Nie mogę wrócić, nie mogę. Muszę z nim walczyć. A jakbym teraz... Nie, też nie. No dobra, no to... No cóż, no cóż. Teraz będzie kluczowe, aby się nie załatwić na szaro. W ogóle kości powinny wypadać, a nie wypadają. No cóż.
Te przynajmniej nie trują. Strasznie ich tu dużo. Zobaczcie, że nic nie mówię. Ale... O. Musiałem się skupić, żeby nie umrzeć, bo naprawdę było ich dużo. Jeszcze do tego... O! Możemy drugiego poziomu ten... Strzały. Bierzemy, no... A nie, dobra. Widzicie, drugi raz już robię to samo. Jeden raz klikam. Dobra. Okej. Okay. No słuchajcie, kości mamy. I teraz byłoby miło wrócić do tego obozu. No ale wiecie, ja nie wiem, czy ja tak sobie mogę. No, gdzieś... To by było troszeczkę bez sensu, szczerze mówiąc, że nie można by było wrócić, że trzeba za każdym razem... Okej, okay. Cures consumed survivor. Okej. Może to. Będziemy mogli spamować bardziej tym. Widzicie, ja też cały czas zapominam tego używać, nie? Dużo się dzieje. Dobra, to już chyba będzie bosik. To już chyba będzie bosik. O. Valear. I to jest ten? Dobrze mu to pasywne obrażenia zadajemy. Oj, wszedłem tu przez przypadek. A teraz przyspieszył. Wow, wow. Może się uda. Wow. Kurde, no ale że on jest przebiegły. Teraz to już się boję go dotknąć, wiecie, bo... Wow, nie trafiłem sobie. Da, udało się. Wow. Powiem wam, że aż mi serce bije, tak było ciężko. A co dopiero będzie później z tymi bossami dalej? Dobra, złoto, jagódki albo kamień. Złoto, jagódki, kamień. Złoto, jagódki, kamień. Może kamień. Chociaż tych jagódek, nasieni nie wiem, czy mamy aż tyle. Dobra, weźmy kamień.
Mogę gdzieś dalej. Przepraszam. Gdzieś tu dalej w ogóle przejść? Nie, nie mogę. Dobra. Tu jeszcze jest przejście na dół. To nie, dobra. Po prostu wychodzimy tutaj. Do tego miejsca. Okej. Okay. No i tu mogę. Ale widzicie, tutaj X-em, to nie wiem. Może na późniejszym etapie może mogę coś odblokować, żeby nie musieć walczyć z bossem z każdą wyprawą. O! Jakoś cutscenka. Okej. Postaramy się nie zawieść tego, który czeka. Okej. Myślę, że na tym zakończymy odcinek. W następnym odcinku będziemy się tutaj przejmować i zajmować oczywiście usprawnianiem wiary oraz ogólnie, że tak powiem, będziemy zarządzać obozem. Coś musimy tutaj poprawić, coś musimy zrobić. Nastał dzień 6, także będziemy z tym się bawić w następnym odcinku. Wobec tego dzięki za wasz czas, trzymajcie się, cześć!